Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Rock, a to jest I Am Alive. W ostatnim odcinku dokonaliśmy kilku bardzo, bardzo ważnych rzeczy. Udało nam się zaalarmować statek. Zaalarmować statek, który gdzieś tu w okolicach nadbrzeża się poruszał. Weźmy broń. Cofnij się. Jest i kula. Coś tam. Shit. Łajdaku. Holy crap. Udało mi się zaalarmować statek, ale co to za bydlaki tutaj się... Tak, będę zabójczy. Zafajdany. Nie, nieźle stoimy z kulami, jest nadal 5. Ale tu się zaraz skończy powietrze, bo... Znaczy, skończy mi się kondycja. Ktoś tu wołał pomocy wcześniej, wydaje mi się. Może tam. Jestem na powietrzu. Mam co prawda maskę przeciwgazową, ale to mnie nie wystarczy. First aid kit. Tutaj też coś jest. Może tam jeszcze w tym namiocie ktoś się znajduje. Zatem zaalarmowaliśmy statek. Mam nadzieję, że udało mi się to opowiedzieć w miarę wyraźnie. Miejmy nadzieję, że to pozwoli mi uratować Henry'ego, Maję i jej mamę. Nie przejdę. Nie wygląda to zbyt dobrze. Powiedziałbym, że wygląda to wyjątkowo kiepsko, bo tu nie widzę przejścia zupełnie. Może da się górą? Nie. Zaraz, tu jest jakiś podest jakby na górze. Nie mogę się spieszyć za bardzo, bo mi się zaraz skończy stamina. W zasadzie jestem na granicy. Ale spokojnie, powoli. Tam też raczej nie zejdę. O, do licha ciężkiego. Trzeba by tu gdzieś jakoś przejść. Pewnie znalazłem sporo zapasów, mam wodę, mogę się napić, gdyby taka potrzeba zaszła. Tą stronę jeszcze nie szedłem, może tu się uda jakieś wyjście znaleźć z tej uliczki. Nic tutaj na razie, ale najwyraźniej idę w dobrym kierunku. Jest. Tu będzie można odpocząć. Jest. Można pooddychać spokojnie. Przyjrzyjmy się mapie jeszcze raz. Tyle, że w fatalną stronę poszedłem. Muszę się udać tutaj. Czy tędy może dam radę? Jeszcze raz zerknę na mapę. Raczej nic. No nic, spróbujemy dalej pójść tą ulicą. Wydaje się, że kierunek niekoniecznie jest zbyt dobry, ale... Lara wie. O, coś tutaj leży. A, shit, to mięso, ludzkie mięso. Ale lepiej je trzymać. Po ostatnim spotkaniu z mutantem wszystko może się przydać. Chyba idę dobrze. Ciekawy jestem, co też czekają mnie. We're gonna give you a key.
Somebody get that gun. Body armor. Pusta broń. Nieźle sobie poradziłem. Chyba jeden postrzelił drugiego. Mamy dwie strzały. Niestety z shotguna. Z shotguna dwie kule straciłem. Właściwie dwie kule. Dwa pociski. Ale żyjemy. Zdychaj tam z tyłu. Łajdaku wredny, ja ci dam help, help. Tak, krzycz teraz, kurde. Wypadli na mnie. Znowu jakaś zbieranina. Nie. Już myślałem. Oj, teraz trzeba będzie szukać. To było mieszkanie Henry'ego, ale teraz w zasadzie nie mam po co tam iść. Byłoby się poruszać górą. Jestem ciekawy, ile jeszcze wrednych typów spotkam tu po drodze. Ale zapasów też jest tutaj sporo. Dobra. Jeszcze kawałek. Park rozrywki gdzieś tam przed nami. Nieźle, nieźle. Udało się to przeżyć w miarę dobrze, a to dlatego, że jestem cholernie dobrze uzbrojony. Hello? Henry! Linda! Meg! Hello? Czyżbym zgubił? Oni mieli tu się zjawić. I Linda, i May, i Henry. Najwyraźniej ich nie ma. Split up and search for May. When we find her, we meet at the dock at the end of the pier. Then we get onto the boat together. Yeah, got it? Yeah, I think so. Kurde, znowu May. Ja cię widzę. We have no time. The boat's coming. If the captain's got fire, he'll turn back for sure. Okay. I'll search over here. You search over there. Whatever happens, we meet at the docks at the end of the pier. You take the pistol. It's dangerous out there. Right. Meet at the docks. Let's go find May. Kurde, oddaj mi pistolet. Damn it! Przez cały czas się nimi zajmuję. Przez cały czas. Pomagam, lekarstwa załatwiam. I jeszcze na koniec zostaję, kurczę, bez pistoletu. No ale dobrze. A, w złą stronę idę. Kompletnie złą stronę, tak? Szukajmy zatem tu, w tym kierunku. Na szczęście powietrze jest tutaj w miarę przejrzyste, nie ma problemu z oddychaniem. Coś tutaj się nie zgadza. Tu jest jakieś przejście? Nie. Tam iść nie mogę. Tym przejściem, bo tutaj jest, to jest źle, tak? Okej. Okay. Tu nie przejdę, bo tu cholerny drut kolczasty, ale z drugiej strony... Może uda się wspiąć tutaj. No i teraz w dół. Będę zostałem z łukiem. Na szczęście mam też shotgun. Ale... Tam pociski kończą się w zastraszającym tempie. Strzały.
facet miał też broń. Wydawało mi się, że miał pistolet. Tak jest, to... Już nie czas teraz na uprzejmości. Hey, Jest i pistolet. Co jeszcze jest? Help. Zdychaj tu sam. O, Lender, ktoś tu siedzi. Mam na szczęście pistolet. Ja tu przestraszyłem się. Każdy krok trzeba zrobić ze strzału. Ja cię kręcę. Mother. Fuh. Holender, Holender. Muszę pozbierać teraz to wszystko, co zostało po tych facetach. Rany boskie. Ale zgraja. Help. Dobra, nie jest tragicznie. Please don't let me die here. Ktoś tutaj coś woła. Teraz będzie wyraźniej słychać z której strony. Jeszcze raz sprawdzę tam na górze. Ale zgraja, rany, jole. Co oni tu robią na tym cholernym placu zabaw? To i było, nie? Do góry. Nie trafiłem na kładkę. Zakładam, że to złe były typy i należało im się to, co dostali. Mieli pełno broni, zresztą tak mówiła Linda, matka May. A jeżeli komuś mogę ufać, no to chyba im. Uratowałem życie jej córce i to więcej niż raz. That's Henry's wheelchair. Kurde, wózek Henry'ego. Henry był inwalidą, mam nadzieję, że pamiętacie. Zapowiada się to dosyć ciekawie. No to idziemy do... May! May! We've been looking everywhere for you. I'm so glad you're okay. You came for me!
course, sweetie. I wouldn't leave you here. Now come on. Let's go find your mother. Okay. Dobra. Watch out. Boże szmurde, trzęsie ziemi. It's flooding. Woda, woda. Widocznie trzęsienia ziemi spowodowały przesunięcie się tutaj linii brzegowej. O kurczę, pieczone. Are you ready to find your mother and leave this place? I sure am. Then hang on tight. It'll take you to the boat. Sounds good to me. Wyraźnie dziewczynka jest jak najbardziej za wybraniem się na statek. Zobaczymy tam. Powinno udać. Chyba w tamtą stronę byłoby dobrze. Mami! Kręcę. Czemu ja się muszę martwić o cudze rodziny? Czemu ja po prostu nie mogę znaleźć swojej? Mam nadzieję, że ta matka nie okaże wyjść. You're a miracle, you know that? When nothing else in this world works like it's supposed to, you, my friend, are a miracle. I don't know what to say. Come on, we should go. The boat's coming. Right. Nie wiem, co z Henrym. No dobra. Ile ciężkiego. Nie odnalazłem żony i nie odnalazłem córki, a odnalazłem cudzą żonę, cudzą córkę. Their destination is a settlement called Port Siena. Port Siena. How far is that? They said we'll be there in 2 days, so I guess it's not close. But we heard several messages mentioning it before. They have supplies there, and the air is much cleaner than here. That's what May needs. You must be Linda. While we were waiting for you, the boat nearly got hijacked by some guys with guns. Let's go. We'd all like to leave this place as far behind as possible. Ktoś się próbował dorwać do tego statku, jak nas nie było. Zobaczymy. Czyżby to koniec? No, May. I'm not. But why not? I just can't. Not until I've found Julie and Mary. I left them once before. I can't do it again. Besides, Henry's still out there, and I'll bet he needs my help. Then take this to your daughter. She might eat it. Thank you, May. I'll make sure she knows it was from you. Thank you for everything you did. Take care. You'll find them. Julie. It's gonna be okay. If you're still here, I'll find you. I promise. I'm gonna find a way to make it up to you. Nice grana. No do licha. No i to by było na tyle. Och. Nie zapisało mi jako Bravery, jako Survivor Mode. A to dlatego, że musiałem od kogoś pożyczyć save'a. Ale wydawało mi się, że to wszystko było w Survivor Mode. No trudno. No trudno. Tak czy siak przeszedłem całą grę na tym najwyższym poziomie trudności. Było nieźle. Trudna była cholernie, zwłaszcza ta końcówka. No cóż. A propos, nie spodziewałem się, że to będzie już koniec tutaj, tu i teraz. Ciekawe i zaskakujące na końcu i trochę niepokojące.
Być może kiedyś będzie jakiś DLC czy coś, ale zważywszy na to, jak ta gra została wydana, szczerze wątpię. Interesująca. Czy interesująca do pogrania? Czy komuś bym ją polecił jako grę, którą mógłby się pobawić? Nie wiem, nie jestem pewny. Miała swoje wady. Dosyć ograniczone to... ograniczony świat, gdzieś poruszanie się trochę korytarzami. Niby trochę wolnej przestrzeni, ale jednak cele jasno i ścieżki wytyczone. Natomiast fantastyczna gra, żeby opowiadać, żeby snuć jakąś opowieść. Pod tym względem fantastyczna sprawa. No cóż, żałuję, że tego Survivor Mode nie mam zaznaczonego. No trudno. Tak najwyraźniej musiało być. Cóż, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Pa, pa.